Dzień dobry, witajcie w Bieszczadach. ATV Bieszczady wita w Bieszczadach, czyli dziki o odśnieżaniu. Dzisiaj opowiemy sobie o mojej przygodzie o odśnieżaniu, która trwa już tutaj 17 lat. I dokładnie 17 lat temu miałem okazję po raz pierwszy odśnieżać pługiem, wtedy Yamaha Grizzly 660, pługiem z tworzywa sztucznego. Zacnej firmy, nie będę mówił jakiej. Niestety nasza przygoda nie ułożyła się pomyślnie i po jednym dniu eksploatacji pożegnałem się z pługiem z tworzywa i od tamtej pory byłem wierny pługom stalowym. W tym roku postanowiłem zaryzykować i ze względu na troskę o sprzęt, ponieważ nasze Grizzly na co dzień pracuje, praktycznie cały rok pracuje, a na co dzień jeździ w trudnych warunkach, więc stwierdziłem, że pora troszeczkę zadbać o jego kondycję i pokusiliśmy się o to, żeby zamontować tej zimy do niego pług z tworzywa. Padło na pług Szarka, to jest pług z tworzywa od firmy, które importerem jest firma ASP Group. Dlaczego pług z tworzywa? Po wielu latach odśnieżania pługami stalowymi, których miałem kilka, zdecydowałem się właśnie na pług z tworzywa w nadziei, że odciąży to jednostkę napędową, czyli ciągnik w postaci quada. I chyba się nie myliłem, ale o tym Wam opowiem za chwilę. Słów kilka o samym pługu i o jego parametrach. Występuje w dwóch rozmiarach, w wymiarze 132 i 152. Jego charakterystyka jest dość ciekawa, ponieważ on w środku jest pusty, czyli cały odlew z tworzywa jest przestrzenny, czyli forma pełna, co na pewno wpływa na jego trwałość i wagę, dzięki której jest lekki. Ponieważ sam lemierz waży 28 kg, przy parametrze 132, tu mamy do czynienia z pługiem, który ma dokładnie 132 cm. No i zespół montażowy, którego skład wchodzi adapter, ramiona do montażu i płyta podkładem, a to już jest waga 22 kg. W związku z tym, suma summarum, mamy do czynienia z lekkim pługiem. I on faktycznie jest lekki. Ten pług na wyposażeniu ma wiele standardowych rozwiązań, które są stosowane we wszystkich tego typu urządzeniach, czyli posiada stalową listwę dolną, do której możemy przymocować również gumowe listwy, szczególnie kiedy mamy do czynienia z delikatnym terenem do odśnieżania, kostka brukowa lub jakieś inne delikatne materiały. Ja tego nie mam, ponieważ u nas odśnieżanie jest brutalne. Oczywiście ślizgi, dwa ślizgi z regulowanym położeniem wysokości. Dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ te ślizgi występują w systemie trzpieni na zabezpieczeniu na zawleczce, a nie są na śrubach gwintowanych. Bardzo fajna zaleta i duża trwałość. Sprężyny. One przyjmują około 80 kg. Po tych kilkudziesięciu godzinach pracy z tym pługiem tej zimy naprawdę działają i udało nam się w trakcie montażu ustawić je bardzo fajnie, ponieważ posiadają również regulacje. No i oczywiście system sterowania kąta położenia. Pług zamówiliśmy przez internet i dostaliśmy go kurierem w dwóch bardzo, wbrew pozorom, niedużych opakowaniach, a sam pług w środku był w bardzo przemyślany sposób zabezpieczony do transportu. Żeby nie przynudzać, zobaczycie przebitki na temat tego naszego montażu, który odbył się w warsztacie, w trochę większym skrócie, ale myślę, że nie będziemy przynudzali. Sam montaż był bardzo prosty. Użyliśmy do tego, co prawda, narzędzi w postaci klucza elektrycznego, żeby sobie to usprawnić. Fajna rzecz, w zasadzie bardzo mało podzespołów,
w samym pudełku, mówię, listwy podokręcane, śruby pozapinane praktycznie i gotowe, więc montaż trwał dosłownie 30 minut. Co ważne, czego nie powiedziałem na samym początku, ten pług jest systemem montażu centralnym, czyli podkładem. Ja używam takiego systemu, ponieważ uważam, że on jest po prostu dla kłada bezpieczniejszy, a sam kład jako moje narzędzie pracy, które służy mi przez cały rok, jest dla mnie najważniejsze, więc staram się dbać o to, żeby służył mi długo i dobrze. Są różne systemy montażu, ja znam jeszcze dwa, czyli przedni i nawet tylny na hak. Niemniej po naszych wieloletnich doświadczeniach jednak wybieramy centralny. A teraz pokażę Wam go z bliska. Mamy go już tutaj w całości na widelcu i tak jak mówiłem, lemierz, tu mamy adapter, czyli coś, co łączy nam lemierz z pozostałą częścią konstrukcyjną pługa, ramiona, no i tutaj element, do którego łączymy się z płytą montażową, która jest podkładem, którą widzieliście, jak demontowałem. Sprężyny, ramiona, regulacja kątowa, bardzo dziwnie chodzi, nawet jest fajnie lekko przekrzywiona dźwignia, po to, żeby nie wadziło nam, wyciągarka. Sam bolec stworzeń to jest 10 mm zawleczka i pręt, element nie do ścięcia. No zresztą po prawie 40 godzinach odśnieżania w trudnych warunkach, a już zdążyłem złamać nawet wahacz w kładzie, to jednak stwierdzam, że to jest bardzo wytrzymały zespół i sam montaż i zabezpieczenie dzięki temu stworzeniowi jest bardzo fajny. Płyta montażowa to bardzo mały, przemyślany element, dobrze rozwiązany konstrukcyjnie. Sam pług mocowany do tej płyty jest właśnie dzięki takim bolcom. Wprowadzane są one właśnie w ten system i zabezpieczane sprężyną. Ważną rzeczą jest to, że producent dostarcza nam te bolce płaskościęte, nie zaostrzone, tak jak tutaj na rysunku, ponieważ to zrobiliśmy już sami. Dzięki takim skośnym nacięciom bardzo szybko i w bardzo prosty sposób naprowadzamy bolec na otwory i zabezpieczamy. Mam nadzieję, że producent skorzysta z naszej uwagi. Teraz najważniejsza rzecz, a właściwie cecha tego pługa, a mianowicie waga. Taka jest waga, że można sobie śmiało go podnieść. Dzięki rozłożeniu masy tego pługa, a właściwie dzięki temu, że lemierz jest lżejszy, to jego główna masa rozkłada się na centralną część kłada. Czyli plastikowy pług nie obciąża przedniego zawieszenia, przez co nie rujnuje nam maszyny i rzadziej zmieniamy końcówki, stworznie i inne elementy zawieszenia. Dość gadania, bierzemy się do odśnieżania. We'll be right back.
To podśnieżaliśmy. Lecimy z podsumowaniem. Po miesiącu pracy pługiem szarka, najbardziej popularnym pługiem z tworzywa sztucznego, chyba pokuszę się o jakieś podsumowania. Miesiąc czasu ciężkiej pracy nie miał lekko. U nas się odśnieża w trudnych warunkach i raczej większej ilości. Często sam lemierz zabiera różne rzeczy z podłoża. Kretówki, kamienie, kliniec, stare patyki. I wytrzymał. A dlaczego wytrzymał? Ponieważ jednak jego konstrukcja jest bardzo solidna, a przynajmniej do mnie przemawia. Ma ten pług jeszcze jedną fajną cechę, która przy samym montażu, albo właściwie jak on do mnie przyjechał, lekko mnie wystraszyła, a mianowicie kąt natarcia przy odśnieżaniu. Przy zakupie obawiałem się, że tworzywo i waga może wpłynąć na sam proces odśnieżania, czyli zwyczajnie nie będzie się wgryzał w śnieg. Zwróćcie uwagę, jak bardzo wyprofilowany jest lemierz i ma, co skutkuje takim bardzo fajnym, dynamicznym, ostrym kątem natarcia. Czyli w efekcie po miesiącu odśnieżania nie miałem problemu z tym, że pług mi się po prostu podnosił. Nieprawda. Ciągnął ładnie, skutecznie i bardzo mile mnie zaskoczył. Kolejną cechą, o której mówi producent, to materiał, z którego jest wykonany. To tworzywo gwarantuje, że w trakcie odśnieżania i eksploatacji śnieg nie klei się do lemiesza. No i słuchajcie, nie klei się. Faktycznie się nie klei. Na ten moment też jestem pozytywnie zaskoczony. Szark 132. Występują jeszcze 152, tak jak mówiłem, ale ja pracuję gryzlakiem, więc 152 dla mnie jest troszeczkę za duża. Wybieram 132 i faktycznie zupełnie wystarczy i ogarnia mi absolutnie wszystko. No i oczywiście montaż centralny. Kwestia bardzo dyskusyjna. Ja po prostu dbam o swojego kłada. Dla mnie montaż centralny jest po prostu bezpieczniejszy. Rok temu odśnieżałem pługami stalowymi i raczej nie byłem przekonany do tego, że pług z tworzywa sztucznego jest w stanie sprostać bieszczadzkim warunkom. No i cóż, mile mnie zaskoczył. To jest opinia, która nie wychodzi po godzinie zabawy w odśnieżanie, tylko jesteśmy już kilkadziesiąt godzin w pracy, mamy już trochę przewalonego śniegu, tych ton, i naprawdę ten pług daje radę. Jeżeli już wiemy, że lemierz ma fajny kąt natarcia, wszystko ma niską wagę, dodatkowo nie klei śniegu, zespół montażowy sprawnie działa i fajnie zmienia kąty natarcia, montaż jest bezpieczny i szybki, to wszystko dla mnie jest ok i u mnie to działa. Nie myślałem, że to tak szybko się poddam i łatwo zmienię zdanie, ale pora je zmienić. Szark zostaje w Bieszczadach i wiem, że jeszcze tej zimy dużo pokażę i nie spodziewam się, że mnie zaskoczy negatywnie. Mamy jeszcze zimę, więc czeka nas kupę roboty. To do roboty.